Ola Kozlik, a ze mną jest Tomek Olejnik. Witam. Wchodzisz za protipera, tak? Dobrze mówię? Chyba tak, też go nie znam. Czyli uważasz, że jesteś lepszy na pewno od niego? Nie, no on po prostu wypadł z powodu kontuzji. Nie znam tej osoby, nie mam jak się na jej temat wypowiedzieć, bo po prostu nie wiem, kto to jest. Ale wydaje mi się, że po prostu jestem lepszym opcją na pewno niż on. Ty w sumie wchodzisz tydzień do walki. Jak ty się przygotowujesz? W ogóle ty byłeś w tym ciągu treningowym, czy imprezowałeś? No teraz, znaczy ogólnie, no to byłem w ciągu takim imprezowym, nie trenowałem. Jak się dowiedziałem o walce, no to tyle, ile mogłem codziennie na treningu byłem, bo tam wagę musiałem zrobić. I akurat do tej walki czułem taką determinację, że sam z siebie chciałem chodzić na treningi. Jakbym miał więcej czasu, no to na pewno bym więcej tych treningów zrobił, no bo teraz akurat fajnie mi się trenowało jakoś czuję taką moc, że ta walka w sobotę może po prostu dużo zmienić i Bagieta chyba jest, no w sumie nie widać tej pewności siebie u niego, bo nawet w żadną tam potyczkę słowną nie wchodził ze mną na Instagramie, jak go zaczepiałem, ani ci na konferencji, bo wydaje mi się, że po prostu on tej walki się obawia. Czy w sumie tak jest, że do tej walki z Bagietą trenowałeś wiele częściej niż do poprzedniej walki z Czarnym Polakiem? W sensie nie, no bo ja teraz 6 treningów zrobiłem, ale to był codziennie trening, a wtedy miałem więcej czasu i zrobiłem więcej treningów, ale jakby się to przekładało na tą intensywność teraz, no to nie byłem aż tak intensywny i nie miałem takiej determinacji do tego. Jak myślisz, czy jeżeli wygrasz z Bagietą, to jakby zyskasz w oczach wielu osób? To już zależy od tych osób, wiesz, ja nie jestem jasnowidzem, ciężko mi wypowiedzieć się na ten temat. A jeszcze chciałabym się odnieść w sumie do jednego pytania, które było zadane na Zadymie między panem Jackiem Murańskim a tatą Wiewióra odnośnie ciebie, że nie jesteś osobą inteligentną. I było to pytanie zadane przez prowadzącego. Wydaje mi się, że Przybysz jest dużo mniej osobą inteligentną ode mnie, no bo jak widać, to on musi mnie zaczepiać, żeby sobie poddymić i żebym ja teraz go zaatakował. Pewnie chodzi mu o to, żeby dostać ze mną walkę i żebym dał mu trochę zasięgów. Dlatego on zaczyna mnie pewnie jakoś kłuć, ale no Przybysz to jest niestety... Jest Przybyszem, dużo niższym niż Bagieta, więc myślę, że jakby była okazja, no to po prostu... Nie widziałbym żadnych przeciwwskazań, żeby z nim zawalczyć. Ale ja tam żadnych wyzwań się nie boję. To ma być freak, to ma być show, więc... Tak, ty pokazujesz po każdej walce, że w sumie jakby... Czy wygrałeś, czy przegrałeś, ty chcesz walczyć dalej. Jakby traktujesz to bardziej jako taką zabawę? No tak, można powiedzieć, że traktuję to jako zabawę. Nie traktuję tego jako jakoś zawodowy zawodnik. No wiadomo, trzeba coś tam się przygotować zawsze, ale no teraz aktualnie czuję, że... Jakbym miał trochę więcej czasu, to by był najlepszy moment, żeby była walka z Bagietą, no ale nic nie zrobimy, jest tak jak jest i trzeba wykorzystać szansę, którą się dostało. Jakbyś miał powiedzieć, co według ciebie jest taką twoją najlepszą cechą na ten moment, to co by to było? Teraz determinacja, wydaje mi się. Że się zmieniło to, bo kiedyś nie miałem takiej determinacji, a teraz po prostu, jak coś sobie postanowię, to tak musi być. To co się stało, że jakby zacząłeś być aż tak zdeterminowany? Wydarzyło się coś? Nie, no trochę się wydarzyło. Tutaj jakieś rozejście z dziewczyną po 5 latach. Tutaj dostaję przeciwnika, który teoretycznie, nie licząc Robaliniego, wydaje mi się być najłatwiejszym przeciwnikiem spośród wszystkich, których dostałem, więc to też dużo zmieniło. I stąd wzięła się ta determinacja i to wszystko. Czyli teraz wychodzi, że rozstanie z dziewczyną spowodowało, że zmieniłeś się na lepsze? No tak, ale nie do końca też. W sensie to też dużo zmieniło, wiadomo, ale no może w sumie to. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czujesz, że masz taką wolniejszą głowę teraz? Jakby jesteś w stanie się skupić jak bardziej na sobie? Wydaje mi się, że tak. Czyli na razie zmiana na plus. Powiedz, może trochę boli, ale... Nie, no w sensie, no wiadomo, zawsze będzie człowiek coś tam myślał z tyłu głowy, ale tak jest życie. Czy ty, walcząc teraz, będziesz walczył jeszcze w tym roku, czy robisz sobie przerwę? Zobaczymy. Nie zdradzam nic. Czy to znaczy, że ten uśmiech już zdradza, że jakby chciałbyś, że jesteś... Przez to, że jesteś zdeterminowany, chcesz walczyć cały czas? No. I wygrywać... Wydaje mi się, że z tym nie ma problemu. Zależy tylko od przeciwników, jakich będę dostawał. No i tak, owszem. Czy masz już poza Bagietą następnego oponenta?
Na razie o tym nie myślę, na razie skupiam się na bagiecie. Czyli ty wiesz, jak on walczy? Chociaż on za dużo też nie pokazał, bo niektóre walki kończyły się bardzo szybko. Jaki masz plan na niego? Planu nie będę zdradzał, bo plan zostawię sobie już na sobotę. Ale jakiś tam w głowie plan mam. Czyli, no tak trochę chociaż powiedz. Jeszcze raz? No tak trochę chociaż powiedz. No nie, no nie będę mówił, bo on za mną stoi. Nie, no on nie słyszy. Nie, niestety nie będę tego zdradzał. Ale Baki to będzie zaskoczony. Zaskoczony, no bo mówiłeś, że ile? 12? No właśnie. Się tam, bo ja to wszystko słyszę. No to dobrze, wymienię olej na nowy. No. Co miałem mówić? A, że... Myślę, że tak. Gówno prawda. No dobra, tylko dobra. Nie chcę kurwa ci zajebać, bo chcę po prostu od tego... No jak ja bym ci teraz pierdolnął, to by walki w sobotę nie było, więc masz farta. Gdybyś mi pierdolnął, to bym poczuł jak mucha. Dobra, dobra, Bagieta, weź tam zajmij się tym, czym się zajmujesz i czekaj na sobotę. Planujesz, mówiłeś, że skończyć w 12 sekund, czyli pobić rekord twojego byłego przyjaciela, czy obecnego? To nie jest mój przyjaciel, może kiedyś? No byłego. A ja nie wiem w sumie, czy on 13 sekund wtedy miał, tak sobie to rzuciłem, ale fajnie by było, jakby się ten rekord pobiło. Okej, okay. No to ja ci życzę powodzenia. Dziękuję.